Każda z dzielnic Warszawy rządzi się swoimi prawami. I tak samo w ubiegłym roku zarejestrowaliśmy różne zmiany cen mieszkań w podziale na dzielnice. Najwolniej rosły ceny mieszkań w dzielnicach, które były już najdroższe. Wzrost wynosił 3-4% w skali roku i zarejestrowaliśmy go w dzielnicach takich jak Śródmieście, Wola czy Mokotów. W 5 dzielnicach Warszawy w ubiegłym roku ceny mieszkań przekroczyły 10 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Oczywiście mówimy tutaj o przeciętnej cenie jednego metra kwadratowego. Najdrożej niezmiennie było w Śródmieściu, gdzie średnia cena wynosiła 12,5 tysiąca złotych za metr. Dalej był Żoliborz, 11 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Dalej jeszcze był Mokotów i Wola oraz Wilanów, gdzie ceny wynosiły od 10 100 zł do 10 200 zł za metr kwadratowy. Oczywiście mowa tutaj o cenach transakcyjnych, czyli tych cenach, które już widniają na umowach kupna-sprzedaży.